Anna Przybylska była znana przede wszystkim jako niezwykle utalentowana, szczera i otwarta kobieta. Najważniejszą wartością w jej życiu była oczywiście rodzina, której starała się poświęcać każdą wolną chwilę. Nie narzekała także oczywiście na ogrom propozycji zawodowych, z których części nie zdążyła niestety zrealizować. Na co zmarła Anna Przybylska? Artystka odeszła w wieku 36 lat. Zabrał ją rak trzustki, który zdiagnozowano, gdy siostra Przybylskiej zaleciła jej specjalistyczne badania, słysząc, że odczuwa ból w dolnej części brzucha. Sama Agnieszka Kubera pracuje bowiem w gabinecie tomografii komputerowej. To właśnie ona jako pierwsza dowiedziała się od zaprzyjaźnionej lekarki, że aktorka będzie musiała przejść dodatkowe prześwietlenia i operacje. Lekarka zdążyła do mnie zadzwonić, tu coś jest, mówi, ale na razie się nie martw, bo jeśli nawet, to pewnie zmiana łagodna. Na to wchodzi Ania, wiesz co, doktor powiedziała, że tam nic nie ma. Potem wróciłam do rozmowy z lekarzem, przecież nie powiem dziewczynie, która wsiada do auta, że ja już coś widzę. Wieczorem zadzwoniła, że musimy Ance załatwić wizytę u chirurga. Zrobili jej kolejne USG, ale cały czas obowiązywała wersja o zmianie łagodnej. Dopiero na stole operacyjnym okazało się co innego, wyznała szczerze siostra Anny Przybylskiej. Gdy już wiedzieliśmy, że jest niefajnie, uczepiliśmy się statystyk. Na bank jesteś w tych 2%, które dożywają 5 lat. Pięć lat to dużo. Wszystko może się zmienić w leczeniu. Później się okazało, że niefajnie jest być w tych 2%, opowiedziała za to Kubera o okresie. Kiedy wiadomo już było, że Przybylska jest poważnie chora i nie zostało jej wiele czasu. Siostra Anny Przybylskiej szczerzy o jej ostatnich chwilach najbardziej poruszającym wspomnieniem siostry były bez wątpienia słowa, które powtórzyła po artystce w jednym z wywiadów. Przybylska miała je wypowiedzieć podczas obiadu z bliskimi. Przychodzi taki moment, kiedy pacjent chce umrzeć, a i rodzina chce, żeby odszedł, stwierdziła aktorka, która doskonale rozumiała, że wkrótce będzie się musiała pożegnać z rodziną i przyjaciółmi.